Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Wartmilk w Sieradzu to jeden z najstarszych zakładów produkcyjnych w mieście. Od powstania w 1926 roku nieustannie się rozwija. Utrzymanie się na rynku przy dużej konkurencji wymaga wprowadzenia nowoczesnych technologii. Poważnym wyzwaniem dla spółdzielni była modernizacja oczyszczalni ścieków. Jako nowy zarząd, pracujący w pełnym składzie od maja 2009 roku, już w końcówce roku 2009 złożyliśmy kompletny projekt na działanie PROF 1-2-3 z programu na lata 2007-2013. Dzięki unijnemu dofinansowaniu w niecałe pół roku powstała kontenerowo-modułowa podczyszczalnia ścieków. Budowa kosztowała 4 miliony złotych. Podczyszczalnia ścieków została uruchomiona pod koniec 2010 roku i przynosi już, mili Państwo, wymierne efekty i korzyści dla zakładu i mieszkańców Sieradza, odciążając spółkę MPWiG w oczyszczeniu naszych ścieków. Prezes Irena Miedzińska dziękowała członkom spółdzielni i Radzie Nadzorczej za wsparcie zarządu w staraniach o realizację tej inwestycji. Podczyszczalnia ścieków w OSM Wartmilk wykorzystuje innowacyjną technologię duńskiej firmy Grundfos. Ściek z pompowni pośredniej wpada do zbiornika wyrównawczego. Następnie przy pomocy kwasu i zasady następuje korekcja pH. Następnie proces koagulacji i flotacji. Wytrącony osad jest odprowadzany do zbiornika osadu, a podczyszczony ściek łączy się ze ściekiem, który jest oczyszczony w stopniu biologicznym i odprowadzany do oczyszczalni komunalnej. Ponad 500 inżynierów pracuje w wyodrębnionym Centrum Badawczo-Rozwojowym. Ci ludzie pracują ciągle i kreują. Pracują nad innowacjami. Między innymi efektem ich pracy jest dzisiejsza instalacja podczyszczalni. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w znaczący sposób wpłynie na stan środowiska naturalnego. To, że dzisiaj powstała tutaj ta podczyszczalnia, świadczy o tym, o mądrości zarządu, mądrości wszystkich tych, którzy potrafią liczyć złotówki. Bo to, że dbamy o środowisko, dbamy jednocześnie o swoją kieszeń. Bardzo się cieszę i uważam, że to jest bardzo dobry krok, jak mówił starosta. To jest taka ekonomiczna, ekologiczna wizja i myślę, że konieczność. Uroczyste przecięcie wstęgi to ukoronowanie wielomiesięcznej pracy wielu osób. Ta inwestycja jest bardzo ważna, ponieważ od dynamicznego rozwoju Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Wartmilk zależy przyszłość związanych z nią prawie 1000 dostawców mleka.